Mieszkańcy katowickiej dzielnicy Zawodzie zdecydowali jednogłośnie, nie chcą ograniczeń w sprzedaży alkoholu. Prohibicja, której wprowadzenie miało być inicjatywą Rady Jednostki Pomocniczej, została odsunięta głosami ponad 70% mieszkańców Zawodzie. Wydaje mi się, że to nie jest żadne wyjście, zakazywać tutaj. Raczej nie jestem za zakazami, po prostu trzeba to mądrze rozegrać, żeby było lepiej. Takie jest moje zdanie. Mnie to nie przeszkadza, mogę sobie pić, ja nie piję, to dla mnie sobie mogą pić. Raczej mogłoby być ograniczenie z tego alkoholu. Za dużo młodzieży pije. Bardzo dobrze. A dlaczego? Żeby nie pili tyle. Ludzie są ludźmi i jak ktoś pracuje, powiedzmy, popołudniowe zmiany przez miesiąc czasu, gdzie i jak co ma kupić? Przepraszam. I choć zdania pośród mieszkańców Zawodzia są podzielone, to przeprowadzone w listopadzie konsultacje społeczne pozwoliły wykazać, że pomysł ograniczenia sprzedaży alkoholu w godzinach od 22 do 6 rano nie spotkał się z przychylnością. Ponad 350 mieszkańców swoje zdanie wyraziło w tej kwestii w ankietach, z czego jednak 102 uznane były za nieważne. Gdyby prohibicja w Zawodziu została wprowadzona, byłaby szóstą już w mieście dzielnicą, gdzie ograniczenia te obowiązują. Oprócz tych ankiet zbieranych drogą elektroniczną zorganizowaliśmy spotkanie w dzielnicy, podczas którego wywiązała się dosyć żywiołowa dyskusja między mieszkańcami, ale też i przedstawicielami, czy to policji, straży miejskiej, urzędu. Łącznie w tym spotkaniu wzięło udział też kilkadziesiąt osób, natomiast my ten głos jak najbardziej szanujemy, podobnie jak to miało miejsce w przypadku Giszowca. Po konsultacjach, jeżeli mieszkańcy nie wyrazili chęci, aby takie ograniczenie wprowadzać, miasto odstępuje od dalszego procedowania tej kwestii. W przypadku Zawodzia tylko 25% ankietowanych poparło prohibicję, jednak urząd nie prosił mieszkańców o argumentację. Ta jednak zazwyczaj związana jest z bezpieczeństwem w dzielnicy, które wskutek nadmiernego spożywania alkoholu, głównie w godzinach nocnych, bywa zagrożone. W Katowicach nocna sprzedaż alkoholu ograniczana jest od 2018 roku, a w dzielnicach, w których obowiązuje, zauważalnie spada liczba interwencji służb. I tak na przykład jest w Śródmieściu. Przed wprowadzeniem tego ograniczenia w 2017 a 2018 roku to mieliśmy około 150-160 takich zdarzeń. Dla przykładu obecnie mowa tutaj o około 90 zdarzeniach, więc tutaj jest dość znaczący ten procentowy spadek choćby tego typu interwencji. Wiadomo, że zakłócanie ciszy nocnej czy porządku publicznego w tych godzinach dla nas to łączymy te fakty, jest to gdzieś tutaj temat pokrewny, jednak to spożycie alkoholu bezpośrednio wpływa na tego typu interwencje. Policja i Straż Miejska interweniują najczęściej w sprawie bujek, niszczenia mienia i kradzieży po spożyciu alkoholu. 6 poszkodowanych osób, w tym dziecko, to efekt nocnego wypadku w Dąbrowie Górniczej. Na skrzyżowaniu ulicy Katowickiej i oddziału AK Ordona doszło do zderzenia 3 samochodów osobowych. Policjanci ustalili, że przed nadjeżdżającego Forda wbiegł pies kierujący, żeby uniknąć zderzenia ze zwierzęciem. Odbił gwałtownie kierownicą w lewo przed nadjeżdżającą Toyotę Auris. Znowu ta Toyota Auris, widząc ten manewr, odbiła na lewo skręt do byłej mikrohuty. Na tamtym pasie stała Toyota Yaris i uderzyła, niestety ta Toyota Auris uderzyła w tą Toyotę Yaris. Toyota Yaris zdechowała na przeciwległym pasie. W akcji ratunkowej brało udział 5 zastępów straży pożarnej, 4 patrole policji i 5 zastępów ratownictwa medycznego. Obrażenia wypadku odniosło aż 6 osób. Poszkodowani zostali przewiezieni do szpitali w Dąbrowie Górniczej, Sosnowcu, Czeladzi i Będzinie. 2 osoby zostały wypuszczone wczoraj po badaniach. 14-letni chłopak jest na obserwacji w szpitalu w Sosnowcu w Piemontowie. Kobieta i mężczyzna w wieku 45-46 lat, kobieta złamana noga i stłuczone płuca, mężczyzna złamana miednica. Wypadek spowodował zablokowanie jezdni w kierunku Katowic. Wszyscy uczestnicy zdarzenia byli trzeźwi.
Zabrakło może kilkudziesięciu centymetrów, a kierowca Daci potrąciłby matkę z dwójką małych dzieci. Do zdarzenia doszło pod koniec września tego roku w Zabrzu, ale teraz udało się ustalić sprawcę niebezpiecznego manewru. Sytuacja, którą otrzymaliśmy na skrzynkę stop agresji drogowej, wyglądała naprawdę groźnie tylko dzięki czujności tej kobiety, dzięki temu, że obserwowała cały czas sytuację, która dzieje się na drodze, no nie doszło do tragedii. Okazało się, że kierowcą był 67-letni mieszkaniec Świętochłowic. Za swój manewr został ukarany mandatem w wysokości 2,5 tysiąca złotych i 15 punktami karnymi. Mimo wielokrotnych apeli policji i mediów o niewyprzedzanie na pasach, nadal często dochodzi do takich sytuacji. To są pewne nawyki i standardy z przeszłości. Kiedyś pieszy nie miał pierwszeństwa. To samochód był panem na drodze. W tej chwili już coraz bardziej musimy uważać na to, że są poza pojazdami inni użytkownicy dróg. I te nawyki, które zostają z przeszłości, one zanim zostaną usunięte z naszej świadomości, muszą być poddane próbie czasu. Tyle tylko, że zanim nawyki zostaną usunięte, liczba ofiar na drogach zapewne wzrośnie. Koncert zespołu Bratchanki w Kościele Ewangelickim w Pszczynie i to nie jeden, a dwa. Odbędą się 6 stycznia w Święto Trzech Króli. Możecie usłyszeć najpiękniejsze polskie kolędy i pastorałki oraz nasze największe przeboje. Tak bardzo gorąco zapraszam wszystkich na taki. Obydwa koncerty organizowane są w ramach pomocy Hospicjum Świętego Ojca Pio w Pszczynie. Pieniądze zebrane z biletów cegiełek, które można kupić w siedzibie hospicjum oraz na pszczyńskim rynku, będą przeznaczone na działalność hospicjum i zapewnienie opieki nad pacjentami. Codziennie człowiek zabiegany, tak więc nie ma czasu na niesienie pomocy, a tutaj możliwość wykorzystania okresu świątecznego do tego zorganizowania czegoś, co poprawia naszą kulturę, zobaczenia znanego zespołu w malowniczym mieście, w malowniczym kościele, wnętrzach kościoła, tak więc chcemy pomóc po to, ażeby hospicjum funkcjonowało należycie, ale jednocześnie jakby tak, może chcemy takiego kredytu, żeby nigdy nie potrzebować pomocy tego hospicjum. Hospicjum Świętego Ojca Pio od grudnia tego roku ma swoją nową siedzibę. Do tej pory pracownicy i wolontariusze prowadzili tylko hospicjum domowe. Od stycznia pacjenci będą mogli korzystać z tego budynku. Tutaj będzie nowa grupa osób chorych, również z różnymi chorobami współistniejącymi, ale w lepszej kondycji, takiej, która pozwoli, żeby mogli skorzystać z różnego rodzaju zajęć, terapii, fizjoterapii, takich, które by jakość ich życia podnosiły, poprawiały lub przynajmniej utrzymywały na określonym poziomie. Obecnie Hospicjum Świętego Ojca Pio ma pod opieką około 120 osób. Większość z nich to pacjenci z nowotworami, ale pomoc zapewniona jest również pacjentom z innymi schorzeniami, będącymi w ciężkim stanie. Teatr Śląski ogłosił nazwiska nominowanych do trzeciej edycji nagrody imienia Kazimierza Kuca. To Marta Frej, Maja Ostaszewska, Maja Kleczewska, Robert Konieczny i Henryk Waniek. Laureata poznamy 16 lutego 2023 roku, dokładnie w dniu 94. urodzin patrona nagrody. Nagroda, która jest dla osób, które mają niezwykłe doświadczenia, ale też zasługi dla kultury polskiej, niekoniecznie muszą być ze Śląskiem związane, ale zrobiły coś ważnego w swojej twórczości, a jednocześnie mają to, co miał Kazimierz Kuc, czyli takie podejście społeczne do swojej działalności, że zrobiły również coś dla społeczeństwa, dla wspólnoty, dla środowiska, dla Polski, można nawet powiedzieć. Nagrodę po raz pierwszy wręczono w 2021 roku. Wtedy otrzymała ją aktorka teatralna i filmowa Anna Dymna. Rok później jej laureatem został Szczepan Twardoch. O tym, kto otrzyma nagrodę w 2023 w styczniu, zadecyduje kapituła. Tegoroczni nominowani są z różnych dziedzin, bo mamy i aktorów, i reżyserkę, i mamy architekta, i plastyczkę, i pisarza, także to jest całe spektrum, ale chyba to nie był motyw, żeby szukać z różnych dziedzin. Tylko wyróżnia to, że te osoby mają w swoim dorobku zarówno tę dobrą działalność od wielu lat, niektórzy no, ogromnie się zasłużyli, że mają takie osiągnięcia, jak na przykład pani Maja Kleczewska, które są no, międzynarodowymi. Inne osoby, wspaniała karta społeczna też i wykorzystują no, jakby swoją popularność czy swoje działania twórcze do pomagania innym.
Na nagrodę, którą otrzyma laureat, składa się 50 tysięcy złotych oraz statuetka autorstwa Ksawerego Kalińskiego, projektu Erwina Sówki. Już nie dni, a godziny dzielą nas od zabawy sylwestrowej. Być kobietą nabiera w tym czasie dosłownego znaczenia, bo na kilka chwil przed najgorętszą imprezą w roku panie rozpoczynają intensywne przygotowania, by tego wieczoru czuć się i wyglądać wyjątkowo, wyjątkowo. Największym dylematem każdego roku staje się wybór kreacji sylwestrowej, bo przecież trendy się zmieniają. Zdecydowanie okazałe suknie to już nie jest, bynajmniej nie w takich małych miastach, tak? Cekiny dalej, jest tweed, szerokie cekinowe marynarki, luz i nonszalancja to jest modne w tej chwili. Przede wszystkim, żeby było wygodnie, bo mamy się bawić, a nie stać sztywno, więc zdecydowanie wygoda króluje też. Dzianinowe sukienki są modne, pióra są modne, tak jak tutaj zobaczycie. I choć wiele pań wciąż stawia na kolorowe kreacje, to w tym sezonie zdecydowanie króluje czerń. Klasyczna, uniwersalna, a zarazem elegancka i pozwalająca na założenie ubrania więcej niż w ten jeden sylwestrowy wieczór. Na czym dziś paniom również zależy. Na sylwestra to raczej na czarno. Myślę, że tak. Ale jeśli czerń to taka klasyczna, czy jakaś zdobiona? Bardziej sukienka, spodnie, garnitur? Sukienka, na pewno sukienka. A kiedy sukienka już wybrana, warto zadbać o detale. Nawet najprostsza stylizacja może stać się wyjątkową dzięki dodatkom, a dopełnieniem całości jest nic innego jak fryzura. Tu okazuje się, moda jest niezmienna od kilku lat, bo choć same gusta potrafią różnić się bardzo skrajnie, to błysk zawsze jest ponadczasowy. Jeżeli to są spotkania takie bardziej formalne, to cały czas te proste linie, jak i takie eleganckie upięcia, lekkie jak najbardziej. Jeżeli są to jakieś młode dziewczyny, to stawiają bardziej na falę na przykład Hollywood czy Loki 3D. Cały czas to pięknie ponadczasowo wygląda. Jeszcze bardzo są popularne, już bardziej dla takich wygodnych, ale też pięknie, elegancko to się prezentuje, takie kuce. Jednak panie stawiają też na to szaleństwo, na ten błysk, na ten brokat, czy w stylizacji ogólnej, czy właśnie we włosach, w tych upięciach. Fryzjerzy już dziś mają ręce pełne pracy, a długa lista klientek zamyka się w sam dzień Sylwestra. Nieco wcześniej swoje przygotowania rozpoczynają te panie, które decydują się na zabiegi medycyny i kosmetologii estetycznej. To coraz częściej wybierane usługi przed sylwestrową zabawą, ponieważ ważniejsze od chwilowego make-upu są długotrwałe efekty. Żeby zregenerować swoją skórę, niestety trzeba więcej czasu, dlatego nie mogą być to zabiegi z dnia na dzień. Warto, żeby panie sobie zrobiły na pewno peelingi chemiczne, żeby zrobiły sobie jakieś zabiegi bankietowe, które nawilżą nam skórę przed makijażem. Mogą też oczywiście wykonać stymulatory tkankowe, mezoterapię igłową, która odbuduje tą skórę w takim stopniu, żeby ten makijaż bardzo ładnie wyglądał i bardzo dobrze się trzymał. I kiedy już wyglądamy pięknie, gotowe na sylwestrowe szaleństwo, warto, by trzymał się nas również uśmiech. Bo o tym, że to największa kobieca ozdoba, nie powinnyśmy zapominać przez cały rok.